Starym Koninie nie można czytać gazety idąc chodnikiem, ponieważ wygląda to tak. Jest to bardzo niebezpieczne. Także idziemy w bezpieczne miejsce. Przegląd Koniński od 20 do 26 sierpnia, czyli ostatnie wydanie. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Co mnie bardzo irytuje? Zarabianie na podatnikach, na mieszkańcach, czyli coś takiego. Musimy płacić za polubienie Konina. My wszyscy mieszkańcy płacimy za polubienie Konina, czyli za to, że ktoś prowadzi fanpage strony Konina i płacimy za to dość duże pieniądze. Posiadamy 360 urzędników, ale niestety nikt z nich nie potrafi poprowadzić takiego fanpage'a czy strony, na której będziemy mogli się dowiadywać w cudzysłowie o tym, co dzieje się w Koninie, a też, jak pokażę na końcu tego nagrania, możemy zostać też ocenzurowani, proszę Państwa. Starałem się parę faktów rzucić właśnie na tą stronę miasta Konin i niestety zostałem ocenzurowany. To kolejny raz, kiedy za nasze pieniądze ktoś jest tutaj wypożyczany i czyni coś, co jest bardzo proste. Prowadzenie takiej strony czy prowadzenie informacji SMS to nie jest nic nadzwyczajnego. Wystarczy troszeczkę poczytać, podpisać umowę i miasto mogłoby to robić samodzielnie. Nie musiałoby robić outsourcingu, wydawać bardzo dużo naszych pieniędzy, ale niestety kolejny raz ktoś robi sobie biznes na tym. No niestety, no ale trzeba posiadać znajomości na odpowiednich stanowiskach w Urzędzie Miejskim, żeby do tego doszło chyba, ponieważ jeśli tak proste rzeczy zleca się spółkom, firmom zewnętrznym, to jest bardzo dziwne. Odnośnie SMS, starałem się dodzwonić do firmy, która się tym zajmuje, Citigroup. Proszę Państwa, do godziny 15 jest to przedszkole, po godzinie 15 jest to dopiero Citigroup. Także radziłbym to sprawdzić, jeśli trzeba będzie udostępnić nagrania. Nie ma sprawy. Bardzo dziwna sprawa, bardzo kosztowne dwie usługi w mieście Konin. Nie polecam, ale polecam za to ostatnie wydanie Przeglądu Konińskiego. I taka informacja dla Przeglądu Konińskiego. Jeśli można byłoby składać ją, tą gazetę, bardziej solidnie, ponieważ w kiosku pani nie mogła czytać tego kodu kreskowego. Po prostu gazeta jest troszeczkę dziwnie złożona. To wszystko. Zapraszam na stronę Przeglądu Konińskiego, facebookową i stronę internetową. Dziękuję bardzo, Tomasz Godlewski. Do usłyszenia.